Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Moduł elektrosprzęgła. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, okej? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra. Odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem?
całkiem nieźle. Pytanie na jak długo. Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrą. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz, że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Niespecjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? A, niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomadzki sprzęt? Mogłem się domyślić. Naprawię go i znikam. Nic tu po mnie. To prawda, nic tu po tobie. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. Thank you.
Halo? Odbiór. Odbiór. O, jesteś. William McCoy. Dobrze cię słyszeć. V. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Oczywiście, że tak. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak on się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. Już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. V. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam, skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City. A konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Towar. Trzeba wpakować to do auta. A huevo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało.
A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Ta. Ciężkie. To co, jedziemy? Masz dokumenty przewozowe do tego transportu? Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał ci szczegółów tego zlecenia? Przekazał. Po prostu chciałem się upewnić. Słuchaj, mano. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Zgubiliśmy się? Przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Skąd? No, może trochę. No. Widzę przejście graniczne. Co teraz? Nic. Zeskanują nas i sprawdzą papiery. Ja będę mówić. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. Proszę pozostać w pojeździe. Kontrola rozpocznie się za chwilę. Mam złe przeczucia. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A, czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala madre. Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred chip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Jasne. Zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Jeżeli przekroczysz granicę, otworzymy ogień! Kieruj się do biura. Przestrzegaj procedury. Masz broń? Odłóż ją tutaj. A teraz do pokoju numer 2. Uważaj! Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? To nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. I z wzajemnością. Idź już,
Kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Jak leziesz? Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Dwajkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobisz? Młode to oto i naiwne. I co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. No to mów, co tam się stało. Celnik się czepiał. Skurwiel. A zwykle się nie czepiają? Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Bijemy stąd. Robi się. Przewozisz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Jak uważasz, że to moja wina, to miej jaja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż graniczna podała korporacyjnym cynk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomadzka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Jesteśmy po drugiej stronie granicy. Zapłać mi i idź w swoją stronę. Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. A. I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale jesteś w porządku.
Okłamałeś mnie. Przepraszam, że uraziłem twoją nieskazitelną moralność przemytnika. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. O kurwa. To skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No mamy. Prawdziwa iguana. To chyba legwan szlachetny. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Nie mam żadnych planów. Ostatnie lata spędziłem jeżdżąc pomiędzy Stanami z rodziną nomadów. To pewnie będą na ciebie czekać, co? Nie będą. Zdecydowaliśmy, że każdy idzie w swoją stronę. To musi być trudne. Nie mieć ludzi, do których można wrócić. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować, wspólniku. Hej! Pieszczoch! Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry.